Znasz już koncepcję praw człowieka, na pewno potrafisz wymienić generację praw człowieka i przykłady każdej z nich. Teraz sprawdźmy, jak wygląda ochrona praw człowieka w naszym kraju, w jaki sposób jest realizowana, jakie instytucje stoją na jej straży oraz jakie są przypadki łamania praw człowieka w naszym kraju. Takim podstawowym dokumentem w naszym kraju, który chroni prawa człowieka, jest Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Jak pamiętasz, konstytucja nasza pochodzi z roku 1997, z dnia 2 kwietnia. I najważniejsze prawa i obowiązki obywateli Polski znajdują się w rozdziale drugim tejże konstytucji. No i oprócz tego, że tam są wypisane poszczególne już te prawa, to jest kilka zasad, na których zasadza się konstytucja i między innymi taką zasadą jest zasada równości wobec prawa, więc tutaj możemy jak najbardziej uznać to za ochronę praw człowieka, czyli ochronę praw obywateli, równe traktowanie dla wszystkich, a więc tutaj nie ma mowy o tym, żeby jakaś grupa społeczna czy poszczególne jednostki były traktowane inaczej niż pozostali. Oczywiście teoretycznie, tak mówi konstytucja. Kolejna rzecz, która w naszej konstytucji została zapisana, to jest zakaz dyskryminacji obywateli ze względu na różnorodności, czyli tutaj nie może być w naszym kraju chociażby partii, która głosi hasła dyskryminacyjne, nie można mieć poglądów takich oficjalnie zarejestrowanych w organizacji działającej na terenie naszego kraju. Kolejna rzecz, która wynika z naszej konstytucji, a dotyczy praw człowieka, to równość mężczyzn i kobiet w naszym kraju. I znowu, teoretycznie oczywiście, no bo to jest zapis, mówimy dzisiaj o zapisach, nie o praktyce ich stosowania bądź nie. Natomiast konstytucja rzeczywiście wskazuje na taką równość, na istnienie takiej równości w naszym kraju, czyli nie ma znaczenia, czy mężczyzna, czy kobieta mieszka w naszym kraju. Nie ma znaczenia oczywiście tutaj dostęp do praw z punktu widzenia płci. Nie ma znaczenia tutaj w tym sensie, że mieszkańcy i płci męskiej, i płci żeńskiej w naszym kraju mają równy dostęp do praw w naszej konstytucji, przynajmniej tak zapisano. I jeszcze jedna rzecz, którą możemy tak na szybko z konstytucji wyciągnąć w tym temacie, czyli zapisano również tam ochronę praw mniejszości narodowych i etnicznych, czyli mniejszości narodowe mają prawa funkcjonować w określony sposób, etniczne również, między innymi do używania swojego języka, zachowania swojej tradycji, kultury, publikacji swoich czasopism, wyznania i tak dalej, jak też pamiętasz, tutaj może istnieć tablica dwujęzyczna z nazwą miejscowości, chociażby egzaminy mogą być zdawane w języku narodowym. No i też prawo do posiadania przedstawicielstwa w naszym parlamencie, chociażby mniejszość niemiecka posiada przecież jednego posła w naszym parlamencie, więc tutaj mamy też ochronę praw mniejszości. Tutaj możemy zobaczyć konkretne przykłady, który artykuł Konstytucji, które prawa człowieka chroni, o których prawach człowieka mówi. Więc tutaj, jeżeli chodzi o wolności i prawa osobiste, mamy cały wykaz: prawo do życia, zakaz tortur, nietykalność osobista, prawo do sprawiedliwego procesu, do ochrony prywatności, zachowania tajemnicy i tak dalej, wolność sumienia, oczywiście religii, wolność wyrażania swoich poglądów. Więc to jest taka pierwsza grupa tych praw człowieka, które w naszej konstytucji zostały ujęte. Druga grupa tych praw, no to tutaj widzimy chociażby prawa polityczne, czyli wolność zgromadzeń, zrzeszania się, czyli właśnie zakładania partii, organizacji różnych, równy dostęp do służby publicznej, prawo do informacji o tym, jak działają organy rządzące w naszym kraju, prawa wyborcze, prawa do udziału w wyborach, prawo do składania petycji, wniosków itd. No i tutaj jeszcze trzecia grupa praw, które znalazły odzwierciedlenie w naszej konstytucji,
to wolności i prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne, czyli tutaj mamy chociażby prawo własności zapisane, prawo do urlopu, do wypoczynku, prawo do ochrony zdrowia, prawo do nauki, następnie ochronę praw dziecka, mamy też o ekologii, coś niecoś napisane, co znowu może być podstawą do chociażby sądzenia się z państwem w przypadku zanieczyszczonego powietrza, smogu i tak dalej. Prawo do bezpieczeństwa w pracy, do wyboru zawodu chociażby i miejsca pracy. No i mamy też tutaj na przykład ochronę praw konsumentów, użytkowników różnych. Więc tutaj mamy takie konkretne wskazania, w którym artykule Konstytucji zapewniona została ochrona danego prawa. Może też nastąpić ograniczenie praw człowieka w naszym kraju zgodnie z prawem, czyli taka sytuacja może mieć miejsce, została przewidziana przez twórców naszego systemu prawnego, ale pod pewnymi warunkami, więc zobaczmy na te warunki. Ograniczenie praw człowieka może nastąpić tylko w drodze ustawy, czyli nie można tego zrobić dokumentem innej rangi. Musi być to ustawa, czyli dokument tworzony w parlamencie. Następnie ograniczenie praw człowieka może nastąpić, jeżeli wymaga tego bezpieczeństwo, porządek publiczny w naszym kraju, jeżeli wymaga tego ochrona środowiska, ochrona zdrowia, ochrona moralności publicznej i ochrona, albo raczej lub ochrona praw innych osób. Czyli to są jedyne powody, dla których w Polsce można legalnie ograniczać prawa człowieka. Jak widzisz, są to takie przypadki zdefiniowane dosyć ogólnie, natomiast wskazują nam tutaj konkretne sytuacje, bezpieczeństwo, czyli no, zagrożenie dla funkcjonowania państwa, bo tak samo z porządkiem publicznym to wygląda. Ochrona środowiska, czyli w przypadku jakiejś katastrofy związanej z, na przykład z powietrzem, z wodą, z czystością tychże lub czymś związanym ze sferą właśnie tutaj środowiska. Ochrona zdrowia, czyli znowu zagrożenie masowe dla obywateli naszych. Moralność publiczna, czyli no, w przypadku tutaj wystąpienia jakichś czynów, które by demoralizowały na dużą skalę naszych obywateli. No i jeżeli mamy tutaj też sprawy związane z prawami innych obywateli, naruszenia tych praw. Następnie mamy tutaj jeszcze napisane, że ograniczenia praw człowieka mogą zostać wykonane pod warunkiem nienaruszania samej istoty wolności i praw człowieka, czyli można poszczególne paragrafy, powiedzmy, tutaj zawiesić, natomiast nie może to być naruszenie całej koncepcji tych praw człowieka, czyli na przykład, nie wiem, odebranie komuś życia. Nie można komuś odebrać prawa do życia w żadnym przypadku tutaj. Więc można poszczególne elementy tutaj zmieniać w tym systemie prawnym, ale nie można podważać tych głównych postulatów, które się kryją za koncepcją praw człowieka. W jaki sposób chronimy nasze prawa człowieka? No bo na początku mówiłem o tym, że te prawa są zapisane w Konstytucji, no ale to, że są zapisane, od razu sygnalizowałem, że niekoniecznie musi znaczyć, że no są te prawa przestrzegane, są egzekwowane, czy te prawa rzeczywiście działają w praktyce. Więc tutaj mamy też w naszym kraju pewne środki ochrony praw człowieka i na przykład mamy coś takiego jak prawo do wynagrodzenia szkody wyrządzonej przez organ władzy, czyli jeżeli nas skrzywdzi państwo, możemy dochodzić swoich praw i możemy się domagać wynagrodzenia tejże szkody. Następnie mamy gwarancję sądowego dochodzenia naruszonych praw, czyli że takim sposobem na to, aby powiedzmy, że dostąpić sprawiedliwości, wyegzekwować ją, jest właśnie przewód sądowy. Czyli mamy tutaj w naszym kraju gwarancję tego dostępu do sądów. Sądy powinny być niezależne, powinny być dla każdego obywatela dostępne. No i działać niezależnie od innych władz. Mamy prawo też zaskarżać, na co dzień oczywiście też, mamy prawo zaskarżać orzeczenia, decyzje,
różnych tutaj organów wymiaru sprawiedliwości, czyli na przykład decyzje sądów pierwszej instancji. Czyli mamy tutaj prawo do po prostu odwoływania się, prawda? A możemy zaskarżyć wyrok, orzeczenie, decyzję. W ten sposób też chronione jest nasze prawo, żeby nie było sytuacji, że już orzeczenie czy decyzja sądu pierwszej instancji zamyka sprawę i nie możemy nic zrobić, jej sprawa jest zamknięta dla nas. Mamy tutaj prawo zaskarżyć takie orzeczenie. Mamy też prawo wniesienia skargi konstytucyjnej, czyli jeżeli te prawa, o których na początku wspominaliśmy, oglądaliśmy, te prawa zostaną złamane, prawa wynikające z naszej konstytucji, to każdemu obywatelowi przysługuje prawo wniesienia takiej skargi konstytucyjnej, czyli właśnie skargi, która ma na celu wyegzekwować stosowanie tego prawa, chociażby na przykład przez organy publiczne, organy państwowe na co dzień, prawda? No i tutaj możemy też wystąpić do Rzecznika Praw Obywatelskich, czyli do RPO. Jeżeli też uznajemy, że nasze prawa konstytucyjne są złamane, to możemy za pośrednictwem tego rzecznika próbować dojść tych praw. On właśnie między innymi po to jest, żeby stać na straży naszych praw i zaraz sobie tą instytucję też troszeczkę bliżej poznamy. Skarga konstytucyjna. Przed chwilą powiedziałem, że możemy tą skargę wnosić, prawda? Możemy ją wnosić. Zobaczmy w takim razie, jak to się odbywa, jak to się może odbywać. Mamy tutaj instytucję, do której w taką skargę się wnosi. Jest to oczywiście Trybunał Konstytucyjny. Mówię oczywiście, bo z pewnością już o tym wiesz. Trybunał Konstytucyjny, który stoi na straży konstytucji, między innymi sprawdza zgodność aktów prawnych, umów międzynarodowych, statutów partii politycznych właśnie z konstytucją. No i tutaj on też rozpatruje skargi konstytucyjne. Możemy skarżyć do Trybunału Konstytucyjnego wtedy, kiedy jesteśmy przekonani, że ktoś naruszył właśnie nasze prawa wynikające z naszej konstytucji aktualnej. Więc to jest, powiedzmy, że podstawowa sprawa. Nie skarżymy z innego powodu, tylko właśnie z powodu naruszenia praw konstytucyjnie nam przyznanych. Kolejny warunek, żeby złożyć skargę konstytucyjną, musimy najpierw spróbować dochodzić praw na gruncie takim, powiedzmy, że powszechnym, czyli sądownictwo powszechne. Dopiero kiedy wykorzystamy środki ochrony prawnej i będziemy przekonani, że ciągle nie zostały nasze prawa wyegzekwowane, no to wtedy dopiero możemy skorzystać z tejże skargi konstytucyjnej. Taką skargę możemy napisać w ciągu 3 miesięcy od wyroku sądu lub innego rozstrzygnięcia, które uznajemy, że jest niesprawiedliwe, że nie gwarantuje nam tych praw, które wynikają z konstytucji, które mamy dzięki właśnie konstytucji. Więc tutaj mamy też termin odpowiedni, musimy tego terminu przestrzegać, musimy go zachować 3 miesiące od wyroku lub rozstrzygnięcia. Pamiętaj, że skargę konstytucyjną może każdy Polak wnieść, dorosły Polak, natomiast nie może tego zrobić bezpośrednio, nie możemy tego bezpośrednio zrobić, czyli tej skargi nie możemy samodzielnie napisać, no chyba, że jesteśmy prawnikiem, no to wtedy tak, a jeżeli nie jesteśmy prawnikiem, to wtedy właśnie musimy się udać po pomoc tutaj prawną i tą skargę w naszym imieniu sporządza zawsze prawnik i wtedy można dopiero ją skierować do Trybunału Konstytucyjnego. Powinniśmy do tej skargi dołączyć załączniki, czyli właśnie chociażby jakieś dokumenty, które wprowadzą Trybunał Konstytucyjny w całą sprawę, być może właśnie jakiś wyrok, rozstrzygnięcie, które chcemy zaskarżyć, czyli powinniśmy tutaj dołączyć do tej skargi niezbędne rzeczy, niezbędne dokumenty, które pozwolą tutaj rozpatrzyć, rozpoznać cały przypadek właśnie tym sędziom, właśnie to umożliwi Trybunału Konstytucyjnego. No właśnie, i Rzecznik Praw Obywatelskich to jest instytucja, która stoi również na straży praw człowieka, praw obywatelskich w naszym kraju. Bardzo ważna postać, bardzo ważny urząd. Może na początek zaczniemy od tego, kiedy ten urząd powstał. To jest w ogóle pomysł skandynawski. W Skandynawii po raz pierwszy
ludzie wpadli na pomysł, że ktoś taki w ogóle powinien istnieć jak Rzecznik Praw Obywatelskich, i dlatego czasami można zobaczyć taką nazwę w różnych miejscach jak ombudsman. To jest właśnie słowo pochodzące bodajże ze szwedzkiego języka, no ale pewnie nie jest to, na pewno ze skandynawskiego, które właśnie oznacza Rzecznika Praw Obywatelskich. W Polsce ten urząd pojawił się pod koniec istnienia PRL-u. Od 1 stycznia 1988 roku tym Rzecznikiem Praw Obywatelskich, tym pierwszym Rzecznikiem Praw Obywatelskich była Ewa Łętowska. Urząd został utworzony w roku wcześniejszym, w roku 1987, natomiast jej urzędowanie, akurat Ewy Łętowskiej, rozpoczyna początek roku 1988. Czyli tutaj widzisz, że to był jeszcze Sejm PRL-u, więc pod koniec właśnie tego istnienia tego państwa, czyli tego ustroju, powiedzmy, że socjalistycznego. To już jest jakby taki sygnał, że rzeczywiście coś się zmieniało na dobre w naszym kraju. PRL się rozsypywał, ten cały reżim się rozsypywał i w końcu doszła do głosu ta idea ochrony praw obywatelskich, no bo jak pamiętasz z lekcji historii, prawa obywatelskie były bardzo często naruszane właśnie w kraju o nazwie PRL, czyli Polska Rzeczpospolita Ludowa. Po Ewie Łętowskiej, tutaj widzimy tą panią, czyli pierwszą rzeczniczkę praw obywatelskich, po Ewie Łętowskiej rzecznikiem praw człowieka był Tadeusz Zieliński i ten urząd sprawował w latach 92-96. Później ten urząd zajął Adam Zieliński. Adam Zieliński, tutaj zwróć uwagę na zbieżność nazwisk. Lata 96 do roku 2000 to jest okres urzędowania Adama Zielińskiego. Następnie funkcję tę przejął Andrzej Zoll od 2000 do 2006 roku. Później urząd był w rękach Janusza Kochanowskiego i to urzędowanie pana Janusza Kochanowskiego przerwała katastrofa lotnicza w Smoleńsku. On tam się znajdował na pokładzie tegoż samolotu, dlatego tutaj widzimy datę 10 kwietnia właśnie 2010, kiedy ten urząd został opróżniony. Zastąpiła go na tym urzędzie pani Irena Lipowicz i sprawowała ten urząd przez 5 lat do roku 2015. I obecnym rzecznikiem praw obywatelskich jest ten oto pan. Myślę, że musisz zapamiętać jego twarz do matury przynajmniej. To jest pan Adam Bodnar. No i tutaj widzimy, że rzecznikiem zostaje w naszym kraju osoba dobrze wykształcona, czego nie można powiedzieć o, czego często nie można powiedzieć o innych wysokich urzędnikach w naszym kraju, bo to nie jest reguła zawsze, a tutaj jak widzisz, to można powiedzieć, że jest to reguła, to wysokie wykształcenie. Myślę, że to dobry zwyczaj. Rzecznik Praw Obywatelskich. W jaki sposób jest wyłaniany, jakie ma kompetencje? Zobaczmy. Wybierany jest przez Sejm za zgodą Senatu, tak jak wiele urzędów, które służą ochronie praw w naszym kraju. Sejm za zgodą Senatu wybiera Rzecznika Praw Obywatelskich. Kadencja, jak już można było zauważyć, wynosi 5 lat i każdy Rzecznik Praw Obywatelskich ma prawo do jednorazowej reelekcji, czyli że może być ponownie wybrany na ten urząd tylko raz, czyli że można być w sumie 2 razy Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Przez 2 kadencje można być w tym sensie 2 razy, że przez 2 kadencje można ten urząd sprawować maksymalnie. No ale jak pewnie zauważyłeś, tutaj w naszym kraju to się raczej nie zdarzało. Następnie mamy Rzecznik Praw Obywatelskich. Działa z inicjatywy własnej, czyli sam może rozpoczynać interwencję w jakiejś sprawie, albo działa na wniosek czyjś, czyli my możemy zaalarmować Rzecznika Praw Obywatelskich, że prawa nasze są łamane albo czyjeś prawa są łamane i wtedy on też działa wtedy na nasz wniosek, ale sam też może działać, sam się może dowiedzieć po prostu, że coś dzieje się złego z prawami człowieka, z prawami obywatelskimi w naszym kraju i może rozpocząć działanie. Na czyj wniosek może działać? Na wniosek nasz, tak jak już powiedziałem, czyli obywateli, na wniosek organizacji obywatelskich różnych, na wniosek organów samorządowych, na przykład gminnych, i na wniosek takiego troszeczkę bliźniaczego, można powiedzieć, urzędu, czyli Rzecznika Praw Dziecka, o którym też sobie za chwilkę powiem parę słów. I co odróżnia tutaj, powiedzmy, że zaalarmowanie Rzecznika Praw Obywatelskich od napisania skargi konstytucyjnej, to to,
że o ile pisząc skargę potrzebowaliśmy konstytucyjną, potrzebowaliśmy pośrednictwa prawnika i musieliśmy zachować w związku z tym szczególną formę. Natomiast tutaj, jeżeli chcemy zaalarmować Rzecznika Praw Obywatelskich, że nasze prawa są łamane, to nie musimy tutaj żadnej szczególnej formułki zachowywać, czy formy, żadnego oficjalnego druku nie musimy akurat tutaj stosować. To może być w dowolny sposób zgłoszone Rzecznikowi Praw Obywatelskich, więc i mailowo, i pisemnie, i no, na różne sposoby możemy to robić. I możemy to robić przede wszystkim samodzielnie, czyli nie potrzebujemy tutaj ani prawnika, ani żadnego innego pośrednika. Natomiast musimy zachować tutaj tę zasadę, która już wcześniej była przy skardze konstytucyjnej, czyli po wyczerpaniu krajowej drogi odwoławczej, czyli jeżeli już przejdziemy całą tą drogę, powiedzmy, że sądową, i dopiero wtedy możemy się skierować do RPO, czyli Rzecznika Praw Obywatelskich. Co teraz może zrobić Rzecznik Praw Obywatelskich, jeżeli go zaalarmujemy, że nasze prawa są łamane przez na przykład instytucję jakąś państwową? Może wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego, czyli do tej instytucji, którą już znasz, i tam domagać się, no, powiedzmy, że orzeczenia, które by było korzystne dla wnioskodawcy, które by na przykład nakazało stosowanie konstytucji w jakiejś sytuacji organowi państwa konkretnemu. Rzecznik Praw Obywatelskich może wnosić kasację, czyli tutaj może kierować do sprawy różne do Sądu Najwyższego. Może wszczynać postępowania cywilne i administracyjne, czyli przed sądem tutaj może też występować, a raczej do sądów, w postępowaniu cywilnym i administracyjnym, czyli w zależności od tego, w jakiej sytuacji się odwołujemy do niego, to mamy tutaj te dwa tory postępowania. No i to słowo, o którym już mówiłem, ombudsman, słowo skandynawskie, które można stosować wymiennie do Urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich. Zresztą w Unii Europejskiej też funkcjonuje taki urząd właśnie ombudsmana, czyli Rzecznik Praw Obywatelskich Unii Europejskiej. No i tu mamy logo Rzecznika Praw Obywatelskich. Rzecznik Praw Dziecka. Urząd, tak jak mówiłem, powiązany w pewnym sensie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, skierowany, jak nazwa wskazuje, do nieletnich mieszkańców naszego kraju. Urząd młodszy, jak widzisz, zdecydowano pod koniec lat 90., że taki urząd jest w Polsce potrzebny. Zresztą Polska, przypominam ci, że Polska ma piękną historię tutaj walki o prawa dziecka, chociażby w ONZ-cie. Konwencja Praw Dziecka to między innymi też nasz wkład w rozwój praw człowieka. No i tutaj widzimy, że pierwszym rzecznikiem praw dziecka był pan Marek Piechowiak. Następnie, no był króciutko, następnie mamy Pawła Jarosa, Ewę Sowińską, Marka Michalaka i aktualnie mamy tego oto pana, też warto zapamiętać jego twarz przynajmniej do czasu matury. Mamy tutaj pana Mikołaja Pawlaka na Urzędzie Rzecznika Praw Dziecka. Jak się łatwo domyślić, Rzecznik Praw Dziecka, podobnie jak Rzecznik Praw Obywatelskich, wybierany jest przez Sejm ze zgodą Senatu, czyli w takim samym trybie. Kadencja jego również wynosi 5 lat, tak samo jak to było w przypadku RPO, i też ma prawo taka osoba sprawująca ten urząd do jednorazowej reelekcji, czyli maksymalnie jedna osoba może dwa razy tam urząd pełnić. Może wszczynać postępowania cywilne, administracyjne, to też podobnie jak Rzecznik Praw Obywatelskich. Może zgłaszać wnioski o ukaranie w postępowaniach o wykroczenia, czyli tutaj mamy coś innego niż w poprzednim urzędzie. Może zaskarżać decyzje administracyjne, czyli wydawane w imieniu naszego kraju wobec obywateli na przykład. No i występuje do Sądu Najwyższego, ale nie o kasację, tylko o interpretację przepisów, czyli może z taką prośbą wystąpić, żeby dokonać wykładni prawa, żeby wiedzieć, jak dany przepis należy rozumieć, po to, żeby sprawdzić, czy ten przepis dobrze został zrozumiany przez kogoś, kto być może naruszył prawa dziecka. A jeżeli tak jest, no to dzięki właśnie wykładni Sądu Najwyższego można by tą sytuację naprawić, prawda? Zmienić na lepsze. Mamy też w naszym kraju innych rzeczników, oprócz Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka. Mamy na przykład Rzecznika Praw Ucznia też,
Mamy rzecznika dyscypliny finansów publicznych, rzecznika finansowego, rzecznika konsumentów, praw pacjenta i tutaj to już widzimy jeszcze przykłady innych. To nie są wszyscy rzecznicy, to są tacy powiedzmy najważniejsi, ale tak naprawdę wystarczy, że zapamiętasz tych dwóch pierwszych, czyli rzecznika praw obywatelskich, rzecznika praw dziecka. To tutaj tylko pokazuje, żebyś miał świadomość, że tych rzeczników w naszym kraju rzeczywiście jest więcej niż dwóch. Kolejnym przejawem ochrony praw człowieka w naszym kraju jest dbałość państwa o tak zwane prawa socjalne, czyli o zapewnienie obywatelom pewnych standardów, powiedzmy, że życia. No i tutaj na przykład widzimy z 2010 roku, jak wyglądała pomoc społeczna. Takie dane mamy z tamtych lat, czyli dosyć stare już, ale to tylko chodzi mi o przykład, na czym może polegać pomoc społeczna, czyli w jaki sposób państwo może stać na straży praw socjalnych. No i tutaj widzimy na przykład, że to jest walka z bezrobociem, z bezdomnością, z ubóstwem, z niepełnosprawnością. Tutaj w tym sensie walka, że właśnie pomoc niepełnosprawnym w przełamywaniu barier na co dzień, pomoc właśnie sierotom, pomoc osobom chorym, przewlekle chorym, nieuleczalnie chorym, pomoc w sprawach tutaj wychowawczych też, chociażby rodzinie. To są zasiłki wypłacane przez państwo, na przykład stałe czy okresowe, czy celowe, czyli w konkretnym celu wypłacane. To jest opieka nad obywatelem, na przykład wydawanie posiłków, dostarczanie jakichś przedmiotów codziennego użytku potrzebnych, doradztwo, chociażby potrzebne w znalezieniu nowej pracy. Więc tutaj widzimy też, jakie warunki były wtedy, żeby taką pomoc utrzymać. No więc tutaj to też jest element praw człowieka, ochrony praw człowieka w naszym kraju, że państwo stara się przeciwdziałać tej pewnym rzeczom bardzo, bardzo złym, które mogą dotykać społeczeństwo i stara się zapewniać pewien minimalny poziom życia, chociaż minimalny poziom życia swoim obywatelom. No i na koniec jeszcze sprawdźmy, jak wygląda stan praw człowieka w naszym kraju, czyli takie przykłady niedostatków w tym zakresie ujawnionych przez raporty organizacji monitorujących stan praw człowieka chociażby w Polsce, no bo w różnych krajach się to sprawdza. No i z tych raportów wynika chociażby, że z tymi prawami człowieka jest w niektórych obszarach niedobrze. Na przykład bardzo wolno działają sądy w naszym kraju. Tych sądów jest być może za mało, być może mają zbyt wiele spraw. Zdarza się, że taki jeden sędzia prowadzi kilkaset nawet spraw w jednym czasie. No i dlatego on nie może być skutecznym sędzią, nie może być na rynku sprawiedliwości skuteczny też, czyli może nie prowadzić tutaj do wyroków, które rzeczywiście są wyrokami sprawiedliwymi, które zadowalają tutaj osoby pokrzywdzone. Więc mamy tutaj nieskuteczność i powolność wymiaru sprawiedliwości. To wynika z raportów, co godzi oczywiście w prawa chociażby w prawa mówiąc o tym, że mamy prawo dochodzić swoich praw przed sądem. Następnie monitorowanie obywateli przez państwo, czyli niektóre organizacje stojące na straży praw człowieka wskazują, że państwo zdobywa coraz większą ilość danych związanych właśnie z obywatelami. Kamery, śledzenie nas, zbieranie informacji o naszym życiu prywatnym, śledzenie naszych połączeń telefonicznych, naszej obecności w różnych miejscach, zaglądanie nam do na przykład maili czy komunikatorów różnych, to też się zdarzało w naszym kraju, czasami bez właśnie zgody sądu, więc mamy tutaj naruszenie chociażby prawa do prywatności. Czasami też rozmowy telefoniczne wykazywano, że były podsłuchiwane przez państwo niezgodnie z prawem, czyli bez pozwolenia tutaj ze strony sądu. Kolejna taka sytuacja wskazywana w raportach związana z łamaniem praw człowieka to są ataki na naszych obywateli na tle ksenofobicznym, na tle antysemickim. No i
No, oczywiście ataki dokonywane przez innych obywateli, natomiast raport tutaj wskazywał, że kiedy dochodziło do takich ataków, to państwo nie było w stanie, albo nie chciało, trudno powiedzieć, w każdym razie nie potrafiło doprowadzić do ukarania sprawców, albo to ukaranie było nieadekwatne do zawinionych czynów. Jest tutaj kolejna rzecz. Następna rzecz, złe traktowanie więźniów przez strażników więziennych, czyli tutaj łamanie praw więźniów, to co się zapisuje w tak zwanej czwartej generacji praw człowieka. Wskazuje się na to, że w wielu więzieniach polskich strażnicy pozwalają sobie właśnie na rzeczy godzące w godność, na przykład naruszające godność ludzką. No i mamy też zgłaszane w raportach przykłady dyskryminacji mniejszości różnych, zarówno etnicznych, narodowych, jak i seksualnych, czyli odmawianie im tutaj praw, które powinny im być przyznane z powodu właśnie istnienia koncepcji praw człowieka chociażby, czy z powodu właśnie innych dokumentów, które te prawa człowieka potwierdzają w naszym kraju. Jeszcze jedna rzecz, na którą raporty zwracają uwagę, to sytuacja kobiet na rynku pracy, czyli na przykład kwestie wynagrodzenia za pracę kobiety i mężczyzny wykonywaną w tym samym zawodzie, czasami w tej samej firmie, no a wynagrodzenie zdarza się, że bywa różne z korzyścią dla płci męskiej. Czyli tutaj też niektóre raporty wskazują, że kobiety nie mają tej równości zapewnionej w naszym kraju, jeżeli chodzi o rynek pracy, czyli właśnie jeżeli chodzi o wynagrodzenie, jeżeli chodzi też o dostęp do stanowisk kierowniczych. Zresztą w polityce też przez wiele lat mieliśmy z tym problem, aż w końcu wprowadzono parytet w naszym parlamencie i na listach wyborczych wpisano, że musi być 30% przynajmniej kobiet, więc to się powoli zmienia też w polityce. Natomiast na rynku pracy ciągle jeszcze dochodzą do nas głosy, że ta sytuacja wymaga jeszcze pewnej zmiany. I ostatnia rzecz, na którą zwracają raporty, to jest handel żywym towarem, czyli tutaj mowa o porywaniu kobiet, o zmuszaniu tych kobiet, no przede wszystkim kobiet, do prostytucji chociażby, więc przewozi się te kobiety też pomiędzy państwami, umieszcza się je właśnie w miejsce, gdzie zamienia się je w seksualne niewolnice, ale też są przypadki, kiedy się zmusza do pracy ludzi, traktuje się właśnie ludzi jak towar, zamykając ludzi w jakiejś na przykład farmie, w jakimś ośrodku i zmusza się ich do pracy niewolniczej, pracy fizycznej, chociażby właśnie w polu, nie wypłacając za to pieniędzy, odbierając nielegalnie komuś dokumenty, żeby nie mógł wrócić do swojego kraju legalnie, więc tutaj dochodzi też do takich sytuacji, niestety również w naszym kraju.